Konrad Iwanowski. Wiele dyskusji tak naprawdę po tej walce, twój team, no wiele osób oglądających mówiło, że jednak mogło być w drugą stronę, jeśli chodzi o werdykt. Jak ty to oceniasz? No powiem tak, że ten werdykt był bardzo bliski. Myślę, że wygrałem tę walkę, ponieważ dużo było obaleń, była kontrola pod siatką, trochę więcej zadał ciosów, ale też oddałem kilka ciosów, które doszły, tam był nawet jeden latający łokieć, z kolanką i tak dalej. Także no, nie kłócę się z sędziami, no, sędziowie widzieli to z boku, często nie widzi się tego, co się robi, no, także no, obejrzę to, jak będę mógł to ocenić. Tym bardziej, że tutaj bardzo taka duży był rozstrzał, jeśli chodzi o te werdykty. 30-27 dla rywala, 29-28 dla ciebie, 29-28 dla rywala, więc widać, że ogląd tej walki był bardzo różny. No tak czy inaczej, jak można było też posłuchać trochę twój team, też gdzieś tam takie głosy docierały, że troszkę spięty byłeś w tej walce, że troszeczkę nie do końca wszystko to pokazałeś, co na przykład potrafisz pokazywać na sparingach. Zgadzasz się z tym? No troszeczkę byłem spięty, ale nie do końca. Co było, to było. No, zrobiłem, co mogłem. Myślę, że pokazałem też dużą klasę i do następnej walki. No, nie zawsze się wygrywa, nie zawsze się przegrywa, no, ale trzeba wziąć to, co się wzięło. Dalej będę to robił, bo to kocham i tak będzie na zawsze. Nie? Powiedziałeś, że musisz sobie najpierw to jeszcze obejrzeć i dokładnie przeanalizować, ale tak jak na gorąco byś miał ocenić to, co przede wszystkim tutaj według ciebie no, nie zagrało, nie tak wyszło, jakbyś chciał, żeby wyszło w tej walce. Troszeczkę za mało oddawałem ciosów z krokiem do przodu. Dawałem się łapać po prostu na wymianach. To nie było w naszej grze, nie? Jak oceniasz tutaj tą całą otoczkę tej gali, atmosferę, kibiców, to chyba jest coś, co faktycznie gdzieś tak jeszcze dodatkowo napędza, nakręca? Szczerze mówiąc, no, dzisiejszy dzień to jest jeden z tych dni, które są najpiękniejsze, zaliczają się do najpiękniejszych dni w moim życiu. To był tak zwany mój sen, który sobie wymarzyłem 8 lat temu, jak zacząłem trenować. Znaczy, jak zacząłem trenować, po jakimś czasie zamarzyłem sobie, że potrafię się dostać. No i ciężką pracą, przy pomocy teamów różnych, przy pomocy znaczy mojego teamu, ale przy pomocy przygotowania i tak dalej dostałem się tutaj właśnie do KSW i otoczka, jak powiedziałem, jest przepiękna, no niesamowite przeżycie. Wiem, że przegrałem, ale i tak się cieszę i jestem wzruszony tym wszystkim, bo odniosłem sukces będąc tu chociażby i pokazać, co mogłem. Powiedzmy tylko teraz jeszcze, jeśli chodzi o ten team, kto tutaj ci towarzyszył dzisiaj? Dzisiaj się towarzyszył mój trener, przyjaciel i mój pierwszy sponsor w Irlandii, Paweł Tomczyk, który był właścicielem Fanatica Shopa. On wspierał mnie od początku mojej kariery, nawet jak nie byłem w jego teamie jeszcze. Mój obecny trener, który wyjechał do Polski, Zybi, Zygmunt Helmut, Marcin Kanryl, mój przyjaciel i tam jeszcze nie było Phil White, który był za stage'em, nie? No to już tak kończąc, powiedz, kiedy następna walka ewentualnie? No jak najszybciej, no ja jestem z wariatu, który wracam na następnym tygodniu do trenowania i co przyjdzie, to biorę, nie? Wiadomo, no droga wojownika, jak do raz powiedział. Droga wojownika, dziękuję bardzo. Dziękuję.